Zapraszamy do wysłuchania podcastu Wspólnoty Anonimowych Jedzenioholików. Jesteśmy wspólnotą osób, które poprzez dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją zdrowiają z kompulsywnego objadania się. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie www.anonimowijedzenioholicy.org. To historia zdrowienia jednego z nas. Na imię mam Agata, jestem jedzenioholiczką, mam 35 lat. Od kiedy pamiętam, byłam otyłą osobą i bardzo cierpiałam z tego powodu, szczególnie w okresie szkolnym. Byłam jedyną otyłą osobą w szkole i na porządku dziennym dawano mi to odczuć. Gehenną było kupowanie ubrań, jakieś imprezy szkolne, czy lato, wakacje, kiedy trzeba było się rozbierać, czy nosić jakieś krótsze ubrania. Lekcje WF-u to również był dla mnie koszmar. Właściwie każda przerwa między lekcjami to był dla mnie koszmar. W okresie nastoletnim to wszystko się nasiliło, doszły kolejne dylematy związane z wyglądem i cierpienie tylko wzrastało. I z tego powodu zawsze czułam się inna, odstająca, nielubiana. Choć w AJ zrozumiałam, że to uczucie odosobnienia, ono zawsze mi towarzyszyło, nawet zanim zdałam sobie sprawę, że jestem inna z powodu mojej nadwagi. I jedzenie stało się dla mnie właśnie taką ucieczką, lekarstwem na to uczucie niepewności, inności, ale też strachu. Ja zawsze miałam w sobie bardzo dużo strachu. I jedzenie oczywiście tylko potęgowało ten problem. I tak bardzo bolesne było dla mnie to uczucie bezsilności, które cały czas w sobie nosiłam. Gdzieś głęboko miałam takie przeświadczenie, że to jedzenie jest silniejsze ode mnie i że dla mnie nie ma ratunku, że ja jestem skazana na cierpienie poprzez właśnie tą moją nadwagę i to objadanie się. Mimo tego w pewnym momencie zebrałam w sobie siły i zaczęłam się odchudzać. Zaczęłam próbować różnych rozwiązań, diety cud, sport i inne różne zabiegi. To działało przez chwilę, krótsze bądź dłuższe okresy, ale zawsze przychodził czas, kiedy znowu musiałam sięgać po jedzenie, kiedy brakowało mi siły i ten czas normalnego jedzenia bądź diety był nie do wytrzymania. W pewnym momencie zaczęłam sięgać też po niejedzenie, bo w wieku nastoletnim wpadłam w anoreksję i ograniczanie jedzenia stało się dla mnie takim kolejnym przymusem. Dziś widzę, że to tylko druga strona medalu, to ta sama choroba, to samo zakłamanie i ten sam przymus. Także tak, długie lata mojego życia kręciły się wokół jedzenia bądź niejedzenia, aż do momentu, kiedy rozpoczęłam pracę na programie zdrowienia w AJ. I dziś naprawdę mogę powiedzieć, że ten okres właśnie przed AJ-em to było więzienie. Tak, to był naprawdę bardzo ciężki czas. Jak trafiłam do AJ? A więc przez dziwny zbieg okoliczności znajoma, u której mieszkałam przez jakiś czas, podzieliła się ze mną swoim problemem, swoją drogą. Sama jest bulimiczką i w trakcie swojego leczenia dowiedziała się o istnieniu wspólnoty, o meetingach, które odbywają się regularnie i powiedziała mi o tym. Ona sama nie korzystała na tamten moment z meetingów i chyba nawet do tej pory nie korzysta, ale przekazała mi tą informację i to było dla mnie
to był dla mnie właśnie pierwszy moment, ten pierwszy moment, kiedy zapaliło się światełko w tunelu. I ja udałam się na meeting. Na pierwszym meetingu mogłam zidentyfikować się z tym, co było mówione. Także naprawdę poczułam, że trafiłam do ludzi, którzy mają takie same tajemnice jak ja. Poczułam, że przynależę. Natomiast nie byłam jeszcze gotowa, żeby kontynuować. Nie byłam po prostu jeszcze na tym etapie. Potrzebowałam jeszcze kilku lat, 6-7 lat mniej więcej, aby tak naprawdę przekonać się, że ta choroba jest ode mnie silniejsza i że ja potrzebuję pomocy. I wtedy ponownie udałam się do AJ. Moje zdrowienie z choroby kompulsywnego jedzenia bądź niejedzenia rozpoczęło się tak naprawdę wraz z pracą na 12 krokach przy pomocy osoby, która na tamten moment dłużej zdrowiała w AJ, która miała więcej doświadczenia. Oczywiście tak nie zadziało się od razu. Ja potrzebowałam jeszcze powalczyć i pomocować się ze sobą, już będąc we wspólnocie AJ, aby tak naprawdę zrozumieć, że potrzebuję pomocy. To był moment, kiedy ból i cierpienie spowodowane właśnie kompulsją i obsesją były nie do zniesienia, także skutki tego wszystkiego. I w tym momencie właśnie poddałam się i stwierdziłam, że potrzebuję pomocy. Tak, wraz z pracą na krokach zaczęło się moje zdrowienie i ono cały czas tak wygląda. Ja cały czas stosuję te kroki, ponieważ dla mnie to jest po prostu lekarstwo na moją chorobę. Lekarstwo, które się sprawdza na dłuższą metę, jedyne do tej pory. Właśnie ten program uwolnił mnie od kompulsji jedzenia i niejedzenia i od tego przejmującego strachu i beznadziei. Także dziś mam głębokie przeświadczenie, że naprawdę zostałam uratowana, po prostu uwolniona od problemu, który wcześniej wydawał się beznadziejny, bez wyjścia. I to jest dla mnie cudem. Dzisiaj nazywam to cudem. Dziś wiem również, że aby utrzymać ten stan, potrzebuję tego programu na co dzień i tak też robię. Stosuję kroki każdego dnia, a w tym pomaga mi właśnie regularne uczęszczanie na meetingi i bezpośredni kontakt z innymi jedzeniocholikami pomiędzy meetingami. AJ daje mi zatem wsparcie na co dzień, ale też i ja mogę wspierać innych, dzielić się swoim doświadczeniem zdrowienia. I to jest właśnie piękne w tej naszej wspólnocie. Ale to nie wszystko. Obok zdrowej wagi AJ podarowało mi naprawdę wolne, bogate życie. Ja czuję się dzisiaj bardzo hojnie obdarowana. Jestem bardzo wdzięczna. W moim życiu są dzisiaj kochani, przyjaźni, bliscy mi ludzie. Nie żyję już wycofana gdzieś na uboczu, w strachu i smutku, a to była kiedyś moja rzeczywistość. Cudem jest, że zaakceptowałam i pokochałam siebie i ciągle odkrywam coś nowego o sobie, coś fajnego. To jest ciekawa, inspirująca, zaskakująca podróż. Dziś korzystam po prostu z życia, aktywnie w nim uczestniczę, rozwijam się poprzez różne aktywności. Po prostu dzisiaj nie boję się już życia, nie żyję w więzieniu strachu, wstydu, bólu. AJ sprawiło po prostu, że życie jest dla mnie dzisiaj przygodą, w której pragnę uczestniczyć. I to jest coś,
czego nie mogłam sobie, nie byłam w stanie sobie nawet zamarzyć przed dotarciem do AJ. Zatem jeśli słuchasz naszych wypowiedzi, czujesz się jedną z nas, ale jeszcze cierpisz i nie możesz sobie wyobrazić, że AJ i tobie może pomóc, poradziłabym po prostu, abyś przestała słuchać własnej głowy. Po prostu udaj się na pierwszy meeting i słuchaj. W AJ nie musimy nic, możemy po prostu być i słuchać. Ale jak tylko jakaś wypowiedź do ciebie przemówi, zainspiruje cię i poczujesz troszkę odwagi, to po prostu zagadnij jej autora. Być może uda ci się poprosić tą osobę o pomoc, zapytać, czy może przeprowadzić cię przez kroki. Na meetingach często jest tak, że osoby oferujące pomoc zgłaszają się po prostu. Także można z nimi porozmawiać. Ja kiedyś bardzo cierpiałam z powodu kompulsywnego objadania się i niejedzenia, dlatego dziś dla mnie osobiście to ogromny zaszczyt móc dzielić się doświadczeniem właśnie zdrowienia. Więcej podcastów znajdziesz na naszej stronie www.anonimowijedzenieholicy.org.